Wiosenne porządki zacząłem od wyburzenia murowanej szopki. Jak widzisz, kucie posadzki i fundamentów takim zwykłym młotem udarowym raczej nie ma sensu. Dlatego długo zastanawiałem się nad tym, czy wypożyczyć jakiś młot wyburzeniowy, ewentualnie kupić. A ponieważ mam firmę i myślę, że taki młot w przyszłości może by mi się przydał, to postanowiłem kupić coś niedrogiego i w tym filmie, w czasie tej pracy, przetestuję i zrecenzuję pokrótce jeden z takich młotów. Zapraszam! Takie większe młoty wyburzeniowe można kupić już od 500-600 zł. Trafiłem na kilka takich modeli no name, ale szczerze nieraz przejechałem się na najtańszych rozwiązaniach i bałem się przede wszystkim, że taka maszyna szybko padnie, rozklekocze się i nie wiadomo jakie tam cuda mogą się jeszcze wydarzyć. Na drogie młoty Makity czy Boscha raczej mnie nie stać, poza tym nie robię na co dzień rozbiórek, także wydaje się, że byłby to zbędny wydatek. Z szerokiej oferty wybrałem w końcu młot Grafit, co ciekawe jest to marka polskiej grupy Topex i choć do narzędzi Topex raczej nie mam przekonania, bo jest to ta najniższa półka, no może ciut wyżej niż Biedronkowa i Lidlowa, ale elektronarzędzia Grafit są całkiem nieźle wypozycjonowane na polskim rynku i łatwo dostępne. Ja tego kupiłem w Leroy za około 1100 zł, a ponieważ mam kartę klienta, to jeszcze dostałem 70 zł zwrotu. To mi się podoba w Leroy, że za zakupy dostaję kasę do wykorzystania, a nie jakieś tam 20 tysięcy punktów na kupno czajnika. Ok, pierwsze wrażenia dosyć pozytywne. Sprzęt wygląda solidnie, nie jest to sam plastik, choć ta mała czerwona gałka zalatuje trochę tandetą. Dłuto mocuje się bardzo łatwo po przekręceniu takiej małej blokady. Choć czy jest to solidne mocowanie, sam nie wiem. Dłuto przed pierwszym użyciem należy posmarować smarem i razem z taką gumową osłoną założyć na młot. Nie było łatwo, ale kwestia wprawy. Krótko jeszcze o parametrach. Moc 1700 W, waga 17 kg, energia udaru 45 J. Dla porównania ten młot udarowy, którym próbowałem wcześniej, ma chyba 4 czy 5 J. Więcej możecie poczytać w necie. Zachęcam też do zapoznania się z instrukcją. Wiem, że często się nie chce tego czytać, ale oprócz samych zasad bezpieczeństwa można znaleźć ważne informacje, dzięki którym narzędzie posłuży nam dłużej. Oczywiście przed kupnem czytałem opinie w necie, które są pozytywne i na Ceneo, jak również na stronie Leroy, ale wiadomo, że to może wypisywać każdy i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby 50% opinii było wystawianych przez marketingowców. Tak to już jest. To do czego mógłbym się jeszcze przyczepić, to że po rozpakowaniu zauważyłem jakieś zarysowania. Tak jakby młot był może nieużywany, ale na pewno odpakowany i gdzieś upadł czy coś takiego. I choć fajnie, że we większości sklepów można teraz kupić i na drugi dzień oddać niby nieużywany, to jednak i są tego minusy, bo wcale nie mamy pewności, czy kupowane narzędzie nie było już wcześniej u kogoś w domu. Okej, powiem Wam, że sprzęt wygląda w miarę solidnie, ładnie, chociaż piękny pewnie po tej pracy nie będzie. Ciekaw jestem w ogóle, czy działa, bo jeszcze nie włożyłem wtyczki do kontaktu, także nie wiadomo, czy ten test w ogóle się odbędzie. Druga sprawa, to zaczyna padać, dlatego sprawdźmy w ogóle, czy działa. Maszyna odpaliła, także kolejny plus. A że jestem już po skuciu tej posadzki, to opowiem teraz, jak mi się pracowało. Młot jest ogólnie dosyć ciężki, ale w czasie pracy nie odczuwałem tego. Nie nadaje się oczywiście do burzenia ścian, no chyba że masz naprawdę bardzo dużo siły. W czasie kucia podłóg posadzek młot jest cały czas oparty i wystarczy go troszkę podnieść i przesunąć dalej. Po kilku minutach kucia małe ząk, mianowicie wyleciało dłutko. W pierwszej chwili powiem szczerze, byłem zły. Wydałem kupę kasy i nie chciałbym mieć jakichś problemów, a już w ogóle bawić się w reklamację. Nie wiem co się dokładnie stało, tak jakby ten mechanizm blokujący pod wpływem drgań przeskoczył i dłutko wyleciało. No nic, założyłem z powrotem i już nie z takim chora optymizmem, ale kułem dalej. Młot robi sporo hałasu, ale wcale nie jest aż tak bardzo głośny. Jednak warto założyć naoszniki oraz okulary. Ja niestety kilka razy kułem bez okularów i miałem nauczkę. Drobinka pyłu czy piachu strzeliła mi w oko i dopiero na drugi dzień udało mi się w końcu ją wypłakać. Także warto dbać o BHP. Co do samego kucia, to posadzka raczej nie była dla niego wyzwaniem.
Tutaj miałem jeszcze kawałek takiego okrągłego betonu ze zbrojeniem i było trochę trudniej, druty mocno trzymały. Ale tak czy siak, młot sobie z tym spokojnie poradził. Inna sprawa, żeby efektywnie kuć, to trzeba też się nauczyć. Tutaj liczy się już doświadczenie i z minuty na minutę przynajmniej ja wyczuwałem, jak kuć i gdzie podważyć, żeby to szło sprawnie i szybko. Nie trzeba go dociskać, w zasadzie pod własnym ciężarem kuje. No tylko oczywiście trzymać pewnie, ale też dużym plusem jest to, że nie rzucam młotem i nie rzucało też mną podczas pracy. Kilka razy zdarzyło mi się coś takiego, że nie załapywał udar. To znaczy, że po przyłożeniu nie było bicia, ale to wydaje mi się raczej normalne zjawisko i wystarczy młot podnieść czy tylko ruszyć i powinno być ok. Posadzkę skułem w przeciągu niecałej godziny z małymi przerwami, ale jak wspominałem, nie była ona wyzwaniem dla młota i nawet się nie nagrzał. Został jeszcze wokół mocniejszy fundament, który poszedł również bardzo szybko, choć nie był wielkich rozmiarów, ale nie miałem z nim żadnych problemów, dłuto wchodziło jak w masło. Przyznam szczerze, że dużo więcej miałem pracy z wywożeniem gruzu taczkami do kontenera. Cóż, koparki jeszcze się nie dorobiłem. Zadanie wykonane i oprócz drobnej wpadki na początku, kiedy to wypadło dłutko, to młot sprawdził się znakomicie. Naprawdę cieszę się, bo pracę wykonałem bardzo szybko. Zadowolony jestem również, że nie kupiłem jakiegoś taniego klamota, bo już mi się zdarzało, że leciałem po taniości i źle to się kończyło. Co do trwałości młota, nie mogę się wypowiedzieć, to już czas pokaże. Ja mam jeszcze do skucia podłogę w piwnicy. Jak to zrobię, to zaktualizuję tutaj opis i będzie informacja, jak młot radzi sobie dalej. Sprzęt na tą chwilę mogę polecić. Nie wiem, jakby się sprawdził przy dużym natężeniu pracy, na przykład na jakichś większych rozbiórkach, ale jeśli będziesz miał, tak jak ja, dylemat i szukasz sprzętu do sporadycznych rozbiórek czy kucia, to myślę, że młot sprawdzi się znakomicie. I nie był to film sponsorowany, ale jeśli chcesz podziękować za test, to odwiedź link w zakładce lub w karcie końcowej. Na moje konto wpłynie wtedy drobna cegiełka i być może będę mógł robić wtedy więcej takich materiałów bez sponsoringu i cukrzenia. Dzięki za uwagę, młot dostaje ode mnie mocną czwórkę. Będzie piątka, jeśli przetrwa kilka przyszłych prac. Pozdrawiam, Mariusz.